No dobrze. To w zasadzie możemy zaczynać. Wszystko jest przygotowane, tylko ja nie mam wody, tylko dzisiaj soczek. Ja mam wodę, całą butelkę. Mam też wodę, całą butelkę. To co, zaczynamy? Dobrze. A po co przyniosłeś książki, jak mamy o filmach rozmawiać? Nie, no ty będziesz mówił o filmach, ja będę się wtrącał, a potem ja o książkach powiem. Dobrze. Dzisiaj mamy rozmawiać, pomidorze, o requelach. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to są. Ty wiesz, co to są requele? I wiesz, to ja nie wiem tylko, dlaczego my znowu kolejne angielskie słowo wprowadzamy do naszego pięknego polskiego języka. O, czy nie, nie można nie, byłoby nie. znaleźć odpowiednika? No dobrze, to proszę, szukamy. Powtórki odpowiedni. Na przykład. To nie to jest to samo, co requele. No to, znaczy, no bo to są niby nawiązania. Powtórka tak to byłby ten sam film. Kolejne odsłony. Tak. Powiedzmy, no, zapożyczenia. Brzydkie. I co innego znaczy? No, dobrze. To są, no, requel to chodzi o to, że robimy coś, co było po raz kolejny. Tak, ale inaczej. Ja powiedziałem powtórki z rozrywki. Nie, ale to jest powtórka z rozrywki, to były stare rzeczy przypominane. To przerwy z lamusa to są. No tak, ale w takim wymiarze czerpania motywów, no to można powiedzieć, że to jest powtórka z rozrywki, bo oglądamy coś, co znamy w nowej wersji, w nowej odsłonie. To pewnie będziesz mówił o tym, że są przymiarki do robienia samych swoich od nowa. Nie, się robi już samych swoich, między innymi. No, wszystko się robi jeszcze raz. Ale my to już przerabialiśmy. Za każdym prawie razem jest to wtopa i jakaś kompletna pomyłka. Nieprawda, Narodziny Gwiazdy. Ale ja mówię o polskim kinie. Aha, o polskim kinie. Znachor? Nie widziałeś Znachora nowego. No tak, ale to jest też taki przykład robienia czegoś, co było właściwie doskonałe i robimy to po raz kolejny nie wiadomo po co. Ale dobrze zrobiony jest. Dobrze zrobiony, ale czy nie byłoby fajnie, ja rozumiem, że chcemy sięgać już po te motywy międzywojnia. No, Dołęga Mostowicz zrobił świetne rzeczy, on był doskonały, miał świetne jakby podejście do historii, do opowiadania historii i przecież z tych rzeczy, które on napisał, można byłoby coś innego sfilmować, byłoby super. No można by, ale Znachor był takim produktem, który już się sprawdził. Ma taką trendowatą. To jest, powiedziałbym, requele to jest działanie na Miszczaka. Dyrektor artystyczny dawniej TVN-u, dzisiaj Polsatu. Ty tak nie mów, bo za chwilę się okaże, że będzie w nowym TVP. Dobrze. Lubi formaty po prostu zagraniczne. I dlaczego lubi? Dlatego, że wie, że jeżeli coś się sprawdziło za granicą, to powinno się sprawdzić u nas, co zresztą nie zawsze się zdarza. Ale jest to cecha menadżerów, którzy są pozbawieni wizji, czyli wizjoner nigdy czegoś takiego nie zrobi. Natomiast sprawny menadżer będzie poruszał się w bezpiecznej przestrzeni i będzie mówił, okej, zrobimy to, jeżeli pokażecie mi, że to już gdzieś było i się sprawdziło. Przerabialiśmy to w wydawnictwach prasowych. Tak jest. No i właśnie requele to jest dokładnie takie myślenie. Że ponieważ to się już sprawdziło i wiemy, że to działa, co więcej, możemy to lepiej reklamodawcom sprzedać, bo powiedzieć, sprzedać. To jest właśnie klucz do tego wszystkiego, bo my robiąc requel liczymy tylko i wyłącznie na zysk, a kreacja jest w dalekim planie. No nie, to nie do końca, jest innego rodzaju kreacja. No, taka kreacja kucharki robiącej kotlet mielony. Albo bajaderkę w cukierni. No one są bardzo dobre bajaderki. Z przyjemnością się je zajada, ale to jest smak, który składa się ze smaków, które już jedliśmy. No, ja bym powiedział, że to jest bardziej taki kotlet schabowy z mortadeli. To jeszcze gorzej. To jest, bo tak, jednak mielony wymaga więcej kreacji niż mortadela rzucona na patelnię. Chodzi o tego, że wygląda tak samo, a w środku co innego trochę. A właśnie w środku jest to samo, a wygląda inaczej. No, na plakacie mamy nowych aktorów, tak. Ale tytuł jest ten sam. Czy tak, Znachor, czy Narodziny Gwiazdy. No. Mniej więcej taka sama, bo jednak nie zupełnie. Jednak się pisze na nowo. Sami swoi to zresztą też nie będzie do końca requel, bo to nie będzie powtórzenie tego, co już widzieliśmy, tylko to będzie tak naprawdę prequel. To znaczy coś, co było wcześniej. Zanim historia, którą znamy z samych swoich, nie ma mocnych i tak no dalej. No tak. Znaczy widzisz, tylko ty cały czas tutaj przywołujesz Narodziny Gwiazdy, a Narodziny Gwiazdy to jest
rzecz zupełnie inna i ona uzyskała status takiego kamienia milowego epok, ponieważ każda kolejna epoka kręci swoje narodziny gwiazdy. Każde kolejne pokolenie. Bo to tak mniej więcej co 30 lat jest. Tak. I my widzimy, że pomimo tego, że świat wokół nas się zmienia, że zmienia się teoretycznie show biznes i podejście do roli kobiety w show biznesie i mężczyzny, to jednocześnie pewne podstawowe, fundamentalne sprawy są wciąż te same i narodziny gwiazdy świetnie to ujmują. Odchodzenie, nadchodzenie czegoś nowego, co wypiera stare, niekoniecznie z agresją, ale po prostu tak się toczy świat, że stary musi odejść w pewnym momencie. Oczywiście, tylko że te różnice myślę, że będą teraz coraz większe, bo świat się zaczął bardzo szybko zmieniać. To znaczy ja myślę, i to jest kwestia ostatnich kilku lat, że coś się dzieje takiego, jak było w 68 roku, ta rewolucja, tylko w inną stronę pójdzie, ponieważ wtedy nagle zostało kompletnie wszystko przewartościowane, konserwatyzm poszedł w diabły, nagle się... krótki czas. Tak, ale zaczęli dzieci kwiaty, hipisi. Cudowne, na krótki czas. Ale ja mówię, co się stało wtedy. Mam nadzieję, że to, co się dzieje teraz, też będzie na krótki czas. To znaczy, to jest fundamentalna zmiana, która nadchodzi. Tam to też była fundamentalna. Ale ona odmieni na stałe całą jakby społeczeństwo. Tam to był po prostu taki haust humanizmu. Tak. Który nagle ten humanizm wyparł formuły, ograniczenia. Tak. Po prostu postanowiono przekroczyć wszystkie granice. Wszystko stało się dozwolone. Tak. Od narkotyków po seks. A teraz odwrotnie. Zatrzaskują się kolejne bramy i bardzo dokładnie zaczynamy dostawać instrukcje, jak należy się zachować, jak należy mówić. Wolno gościni powiedzieć, nie wolno gość na kobietę powiedzieć i tak dalej. Masz jazdę na te gościnie. Dlatego, że wiesz, ci, którzy tego przestrzegają, robią to w taki sposób autorytarny. To znaczy tak i tylko tak. Żadna inna koncepcja nie jest dopuszczalna. Ja uważam, że tak i tylko tak, ale należy to robić na miękko i oddolnie, a nie odgórnie i nie narzucać takiego jarzma, bo to budzi bunt w wielkiej części społeczeństwa i staje się to... Teraz nie ma jarzma, teraz jest oddolnie i tak samo rewolucja 68 roku też była oddolnie. Oddolnie, to byłoby wtedy, gdyby to było sączone w treściach różnego rodzaju na miękko, bez takich jakby przemówień, że tak należy, a nie należy, albo niszczenia ludzi za to, że użyli słowa, które nagle przestało być dobrze widziane, z czego wiemy, no następowały takie sytuacje. Tak. To jest złe, bo to Tak się nie wprowadza takiej zmiany. Tu nie chodzi tylko o słowa. Tu chodzi o to, żebyś na przykład nie... my jesteśmy gejami, więc mamy trochę inny stosunek do tego. Naprawdę? Tak. Ale na przykład jak mężczyzna, o swojej podwładnej mówi, ale pięknie dzisiaj wyglądasz. No to jest... No to już ta ręka jest absolutnie... A jakby do ciebie tak ktoś powiedział? Nie miałbym nic. Mnie kiedyś Mira Zimińska Sygetyńska... Tam ja tam opowiadałeś. Tak, no ale położyła rękę na kolanie... I mnie było miło. Ja wiem. Że ona położyła, nie czułem się molestowany. A to już przechodzi na ona przesuwała tę rękę w kierunku rozporka. Ja wiem. To nie było tak, że nic. Na inną wchodzisz jakby inne pole. Chodzi mi o to, że zapytałeś mnie, czy ja bym był zadowolony. Ja powiedziałem, to mi się zdarzyło, byłem zadowolony. A ja nie. Ale nie chcę powiedzieć, że to jest dobre. Tylko chcę powiedzieć, że bardzo daleko idące ograniczenia, bo wiesz co, dla jednego jest za dużo, dla drugiego nie jest za dużo. Ludzie też są różni i mają różne wrażliwości. Oczywiście. I różne poziomy, tak jak mamy różny poziom bólu, jednego to tak boli, że już nie może wytrzymać, a drugi może wytrzymać. To tak samo jest z tym, że to już nie jest dopuszczalne, to mnie obraża, a drugi powie, to mnie śmieszy, to mnie nie obraża. Z punktu widzenia, dla mnie, jako dla człowieka, który myśli logicznie i jakby logika jest zawsze dla mnie takim podstawowym przewodnikiem w życiu, to jest to jak najbardziej słuszne. Wszystkie formy żeńskie powinny funkcjonować tak samo, jak funkcjonują formy męskie. Mówienie pani wicemarszałek jest absurdalne, bo to tak samo jakbyśmy powiedzieli pani nauczyciel. To pani nauczyciel to już brzmi idiotycznie. Pani wicemarszałek domaga się, żeby tak na nią mówiono. No to jest myślenie wsteczne. No tak, no miała nadzieję, że będzie. Wicemarszałkinią już nie jest. Tak. Jest to myślenie wsteczne i tępe.
No bo jeżeli mamy dwie płcie... Jaki teraz jest dzielny, nie, no bo jakie mamy dwie płcie, to jeżeli w tych dwóch płciach występują te same zawody, dlaczego mamy używać przy niektórych męskiego, a przy innych żeńskich formy? Przejechałeś się teraz, bo mamy szereg płci teraz. Dobrze, no dobrze, to może chciałbyś, żeby jeszcze była kilka niejaka forma. Nie, różne są warianty. Uważam, także że taki niezdecydowany wariant. Każdy zawód powinien mieć przynajmniej dwie formy, żeńską i męską. Normalnie na równi funkcjonujące i nie powinno to być dziwaczne. Ja nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą. Myślę, że będą tacy, których to zaboli, ten podział. No to wiesz co, to w takim razie bym proponował, żebyśmy na przykład tak naprzemiennie tytułowali na przykład pan pielęgniarka, o, tak przedstawiajmy, albo to jest pan lekarka, albo to jest pan redaktorka. No, moja mama nie lubiła słowa lekarka, była, tylko mówiła o sobie, tak, jestem lekarzem. Tak, ale nie o to chodzi, ja teraz nie mówię o twojej mamie, tylko mówię... No, ale jakby, mówisz o lekarce, no, dobrze, moja mama mówimy, była lekarką. Pani redaktor, no to dlaczego nie możemy powiedzieć pan redaktorka? No, ale jak pani redaktorka mówią, to wiele koleżanek moich, które pracują w tym zawodzie, nie lubią tego słowa, bo uważają, że pani redaktorka brzmi tak niepoważnie, a pani redaktor brzmi poważnie. A dlaczego brzmi niepoważnie? No, to tak jest, widzisz, ten fundament takiego zakłamania, że forma żeńska ma być mniej poważna i mniej istotna niż forma męska. Widzisz, to trzeba zmienić. Z lekarką to myślę, że w Trójce był taki cykl, będąc młodą lekarką, i to mnie się wbiło do głowy i myślę, że całemu pokoleniu, tak, że to jest myślą takie właśnie prowincja, zabawne i niepoważne. Mówiąc lekarka, myślimy prowincja i jakaś przychodnia gdzieś na wsi. Tak, jeszcze ona mówiła bardzo tak złą polszczyzną i w ogóle była osobą groteskową. Był jeszcze serial doktor Ewa, który też jakby trochę ten tak zacementował takie to Ewa to Wiśniewska. Ewa Wiśniewska bardzo tak grała. Bardzo seksowne jeszcze przy okazji. Świetnie wolno teraz mówić o seksowności. Miły. No jest wiesz co, taki, nie, ja uważam, że należy mówić o seksowności, ale obu płci na równo. Myślę, że za chwilę będzie kodeks Hajsa numer 2 nie wprowadzony. Wiem, co wolno, czego nie wolno powiedzieć. Ja myślę, że to po pewnym czasie trochę zelżeje, natomiast nauczenie tego, że mówimy w formie żeńskiej o kobiecie w danej roli zawodowej, to jest słuszne. Tego tak należy zrobić. Natomiast już mam pewien problem z mówieniem typu osoba redaktorska albo osoba aktorska, dziennikarska, osoba aktorska. Dyrektorka teatru dramatycznego. Tak. A co powiesz, jak nazwała swój gabinet dyrektorski waginet? No, nie wiem dlaczego, bo gabinet to chyba nie chodzi o jakieś męskie formy, ani o męskie narządy płciowe. No ich, to był taki feminizm posunięty ja wiem, do końca. Ale bardziej mi chodzi o logikę też w tym wszystkim, bo od czego pochodzi słowo chodzi gabinet? O to, żeby było wiadomo, że ten gabinet jest wypełniony siłą kobiecą. Ja to rozumiem, ale od czego pochodzi słowo gabinet? Nie wiemy tego, nie wiemy. Też nie wiem. No należałoby to sprawdzić pod tym względem. Ale ty się doszukujesz logiki, a tu nie chodzi o logikę, chodzi o demonstrację. Ale fundamentem feminizmu jest logika. Tak? No a nie? No nie, jeżeli raczej potrzeba równości. Ale to jest logika. No jeżeli mamy dwie płcie, to one muszą na równi funkcjonować. No tak. No, to jest logiczne. Ale równość można osiągnąć za pomocą różnych środków. No na pewno nie za pomocą nazywania gabinetu słowem waginet, bo zaczyna to się robić humorystyczne. Mi się naraziłeś. Teraz twoja sztuka już dramatycznym nie będzie wystawiona. No moja sztuka nigdy pewnie nie miała szansy na to, żeby być teatrze dramatycznym wystawiona. No więc, ale dlaczego ja mam kalkulować i mam się cenzurować tylko dlatego, że liczę na coś, że coś mnie spotka, w związku z czym czegoś nie powiem? Nie, tylko podkreślam, jaki jesteś dzielny. Dzielny? O Jezu, to jest protekcjonalne to, co teraz mówisz. Tak, to było trochę. To jest mega protekcjonalne. Przepraszam, już nie rozpędza się, bo przeprosiłem. No dobrze, no ale ponieważ powiedziałem to dlatego, że drugi raz to zacząłeś te deklamacje. No dobrze, mówmy dobrze, dalej. To teraz jak pojechałeś tak daleko, to teraz ty daleko zaczynaj. Pojechałem? Tak, ja tak. Już tak po mnie się przejechałeś. Jestem beznadziejny. No, różnie. Czasami każdy jest beznadziejny. Ale dla tych, którzy są zmęczeni tą poprawnością polityczną, ja jestem książkę. Zmęczony poprawnością polityczną, bo... Dobrze, zaraz będzie książka. Chcę powiedzieć, dlaczego można być zmęczonym poprawnością polityczną. Bo ja jestem po prostu przeciwnikiem wszelkiej poprawności, nie tylko politycznej. Uh-huh. Lubię przekraczać granice. Każde. Więc jeśli ktoś mi postawi granicę i powie tak wolno, a tak nie wolno, to ja mam od razu potrzebę
wyjścia poza to, co wolno i co nie wolno, i udowodnienia, że można jeszcze inaczej. Tylko my już jesteśmy tutaj taką babuszka w babuszce, matrioszka w matrioszce, dlatego że poprawność polityczna jest w pewnym sensie przekroczeniem granic tego, co wcześniej było dopuszczalne pewnych i możliwe. Granic, ale i ustawienie następnych granic. Tak, no ale chyba każde działanie to jest, polega na tym, że idziemy dalej, ale stawiamy granice, nie? No ale jeśli ktoś ma potrzebę przekraczania granic, to ma też potrzebę przekraczania wszystkich granic. Tak. Każdej. Nie starej, stare przekraczamy, nowych nie ruszamy. To jest potrzeba przekraczania granic, więc jak ktoś ci mówi, tu już dalej nie wolno, to ty od razu patrzysz, gdzie jest tam dziura i gdzie można tę dziurę powiększyć, żeby przejść. Tak, tylko to, co mi przeszkadza troszeczkę z politycznej poprawności, to to, że wiadomo, że stawiamy granice, ale my te granice stawiamy również za swoimi plecami, czyli zabraniamy powracania do pewnych motywów i używania, dajmy na to, słów różnych, które były kiedyś zupełnie absolutnie normalne i w języku funkcjonujące, ponieważ to już zaczyna trącić taką cenzurą i takim trochę rokiem 1984. Czyli, że ta polityczność poprawna zaczyna być już jakby nie tylko na rzecz tych, których broni, ale też przeciwko wszystkim innym, nie? No tak, zgadzam się. A przyniosłeś książkę? Przyniosłem książkę, żeby... Znaczy, ja ją przyniosłem z innego powodu, ale to jest książka, która jest dla wszystkich tych, których zmęczyła polityczna poprawność. Jest to książka Rozpustne nasienie. Napisał ją Anthony Bergs, o ile tak się czyta to nazwisko, bo ja nie wiem, nie dam głowy, czy tak się czyta. To jest autor mechanicznej pomarańczy, więc na pewno wy będziecie wiedzieli. Burgess? Tak. Burgess, dobra. Napisał ją w 1962 roku, czyli to była taka już taki moment, kiedy no, teoretycznie nowe nadchodziło, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze wtedy była taka konserwa. Właśnie to, wiesz, zawsze przed rewolucją jest najgorzej. Dlatego rewolucja się właśnie dokonuje, że już jest nie do zniesienia sytuacja. Tak. Ale to, co ciekawe, no on jednak był postępowy, no bo to, co pokazał ten świat, który pokazał w Mechanicznej Pomarańczy, wizję tej przyszłości, pod pewnymi względami ona się ziściła. I to było bardzo postępowe. Ale tutaj przeczytam wam, to jest książka kompletnie prawie nieznana, naprawdę. Przeczytam wam... Jak będziesz ruszał, to będzie dalej nieznana. No okej, dobra. Dobra, to ja tak będę trzymał i będę wam czytał, co tu jest napisane. Z tyłu. Autor Mechanicznej Pomarańczy ukazuje tu jeszcze bardziej przerażającą wizję niedalekiej przyszłości. Może ona wydawać się fantastyczna, jak koszmarny sen. Ale co będzie, jeśli pewnego dnia obudzimy się i stwierdzimy, że ten koszmar to rzeczywistość? Eksplozja zaludnienia. Gwałtowne obniżenie stopy życiowej. Skąd my to znamy? Tutaj redaktor pyta. Urzędowe poparcie dla homoseksualizmu i bezpłodności jako jedyne wyjście, aby ludzkość nie popełniła samobójstwa. Oto skutki nieodpowiedzialnej propagandy rozmnażania się w imię zasady, że każdy i wszystko ma prawo się urodzić. Tutaj w tym opisie to już na każde zdanie to jest po prostu bomba. Jakaś mina, na którą się wchodzi. Jak makabryczne wynikają z tego konsekwencje, pokazuje nam w sensacyjnej powieści Anthony Burgess, autor Mechanicznej Pomarańczy. No, zapowiada się świetnie, książka, nie czytałem. Książka, znaczy ona nie jest dobra. Jest dziwaczna, jest mega niepoprawna politycznie, ponieważ oczywiście w czasie, kiedy ona powstała, ona była szokująco poprawna, znaczy szokująco postępowa, rewolucyjna. Tak. Natomiast dzisiaj, kiedy my to czytamy, właśnie reakcje i opisy homoseksualnych zachowań bohaterów, tego, że bohater, który jest tym rozpustnym nasieniem, dlatego, że ma dwoje dzieci, czyli wbrew prawu się rozmnożył i spłodził dwoje dzieci, stąd jest tym rozpustnym nasieniem, jak on jest przymuszany do zachowań homoseksualnych i jak on reaguje na to jakimś takim fizjologicznym obrzydzeniem, to jest opisywane wszystko, łącznie z tym właśnie takimi zaleceniami tego, aby stosować antykoncepcję, aby poddawać się eutanazji. Są takie punkty, gdzie każdy może pójść i może popełnić samobójstwo w eleganckim otoczeniu. No tutaj wszystko jest szokujące w tej książce. Także dla wszystkich tych, którzy mają ochotę na taki powidok z przeszłości, to polecam tę lekturę. Albo taką konfrontację, co z tych pomysłów Burgessa z 1962 roku dzisiaj stało się naszą rzeczywistością. Tak, niektóre rzeczy może nie stały się urzędowo obowiązkowe, ale niektóre elementy, które w tej książce znajdziemy, poniekąd się sprawdziły tak samo jak z Mechaniczną Pomarańczą i z tym podejściem do świata, które on tam stworzył i opisał. No dobrze, to była pierwsza rzecz, którą opowiedziałem. To teraz ty coś opowiedz.
No, ja chciałem powiedzieć o tych requelach i o tych powtórkach, że one między innymi, dlaczego powiedziałem, dokończę myśl z tymi narodzinami gwiazdy, że to jednak nie jest tak, że za każdym razem jest to samo, powtarza się, bo inkorporowana jest w tę historię nowa rzeczywistość i nowe wyobrażenia. I ponieważ teraz mamy, tak jak mi się wydaje, taki rodzaj przewrotu, tak jak było w 68 roku, tylko on się dokonuje pełzająco, ten przewrót, czyli nie wychodzą ludzie na ulicę, też trochę wychodzą, ale no nie w takim stopniu jak w 68 roku. No. Czyli to jest taka pełzający przewrót obyczajowy, właśnie w kierunku konserwatywnym, to znaczy przy teoretycznym otwarciu na nowe sytuacje, ale w bardzo konserwatywny sposób. Zarazem to jest paradoks tej sytuacji, że jeden i drugi żywioł tak współistnieją w tym. I to się dokonuje w taki sposób, że nagle bardzo wiele filmów robionych 20 lat temu, dzisiaj one są właściwie tak niepoprawne, że w zasadzie nie da się ich nie tyle oglądać, co wyświetlać. Telewizje na przykład mają wielki problem, jak to zrobić, bo tam są takie rzeczy, których dzisiaj się oficjalnie nie akceptuje. No ale na przykład, podaj przykład jakiś, żebyśmy widzieli. No wiesz, na przykład filmy o Indianach. To już jest pierwsza rzecz, bo nie ma Indian, jak państwo wiedzą, tylko jest ludność pierwotna Ameryki Południowej i Środkowej. Pamiętam taką książkę i ty zostaniesz Indianinem. No właśnie. Myślisz, że będzie odcenzurowane. Wiktora Woroszylskiego, tak. Wybitnego pisarza, ojca mojej koleżanki z klasy zresztą. I to był jego największy przebój dla młodzieży. To w nieskończoność kolejne wydania drukowane. I ty zostaniesz Indianinem. No, mega niepoprawny tytuł i w ogóle myślenie. Jak ja raz użyłem w jakiejś recenzji tutaj słowo, że plemię indiańskie, to od razu dostałem po głowie w komentarzu, że krzywdzę i sprawiam ból tej ludności tamtejszej, bo to słowo Indianin ich obraża. Bo to wynikało z tego, że Hiszpanie myśleli, że do Indii dojechali i tak ich nazwali, a to nie ma nic wspólnego z prawdą. No i krótko mówiąc, należy mówić ludność nawet nie pierwotna, ludność pierwsza Ameryki Południowej. Pomyślałem sobie, że strasznie trudno jest tak mówić. No ale widzisz, na przykład... zostaniesz ludnością... przedstawicielem ludności pierwszej Ameryki Południowej. Ale na przykład Afroamerykanin na początku też się wydawało czymś absurdalnym. Ale ładnie było to. Trudno było to w... No dobrze, no to... ale Afroamerykanin to brzmi. A jak jest Afro-Francuz? Urodzony ciemnoskóry w Paryżu. A tak się Paryżu. Mówi na pewno? Nie mówi się Afro-Francuz. No nie mówi się. Ale powiesz Afroamerykanin? Ale to jest kontynent, a nie kraj. Ja wiem, no ale jeżeli w Europie urodzi się ciemnoskóry, czarnoskóry... Afroeuropejczyk powinien być. Nie ma takiego pojęcia. No ale ja takie lansuję, takie ma być. To lansuję. Afropolak jest? Mówimy o kontynencie, a nie o kraju. Ja miałem kiedyś afroasystenta, ale krótko. Wiesz co, to w takim razie powinien być Ameryko-Amerykanin. Bo ty z tą logiką ja dzisiaj tak szarżujesz. Dlatego lubię właśnie nadciągającą wielkimi susami sztuczną inteligencję, bo ona się posługuje logiką. A my lubimy sztuczną inteligencję z zupełnie różnych powodów. Ja logikę, żeby było jasne, też bardzo lubię. I mój profesor matematyki, bo logika, nie wiem, czy wszyscy państwo pamiętają, jest częścią matematyki. I podstawą taką matematyki, no tak, w ogóle. No więc uczono na lekcjach matematyki logiki i mój nauczyciel, profesor Księżopolski, ten sam, który wylał Jarosława Kaczyńskiego z naszego liceum Le Levela w Warszawie. Z kąpielą. Tak. No mama braci nie chciała. Jaki ty teraz odważny jesteś? Ja to mówię od kilku lat przy różnych okazjach. No dlatego tak to żartuję, no bo wszyscy już to słyszeli. No. Nie wszyscy w ciągu tego słyszeli, to słyszeli, bo często się dziwią. No w każdym razie chciałem podkreślić, że mnie logiki uczył właśnie ten sam człowiek, czyli się nazywał Nikodem Księżopolski, najlepszy nauczyciel matematyki, jakiego można sobie wymarzyć. No i on właśnie zawsze podkreślał, że podstawą matematyki jest logika, a ja z kolei z całej matematyki najlepszy byłem w logice. W związku z tym lubię tak samo jak ty logikę, ale jednocześnie kocham rewolucję. Mhm. I kocham te wszystkie przewroty,
Z tym, że ja lubię w rewolucji najbardziej, jak właśnie powiedziałem wcześniej, przekraczanie barier. Czyli łamanie pewnych zasad, a nie tworzenie tych zasad. No tak, dobrze. A ty lubisz. Ty jesteś z natury konserwatywny. Jak przychodzi jakieś uaktualnienie programu komputerowego, to nie chcesz stosować tego uaktualnienia, bo mówisz, że to poprzednie było wystarczająco dobre i nie potrzebujesz nowego. Tak, bo czasami, bo ja uważam, że jesteśmy żyjemy w takiej epoce, kiedy podlegamy bardzo silnemu takiemu reżimowi konsumenckiemu. To polega na tym, że są różne firmy i korporacje, tak jak ja nie mam generalnie jakichś takich teorii spiskowych, nie jestem ich wielbicielem i nie wierzę i nie tak. Natomiast widzę to, że jest pewnego rodzaju spisek firm polegający na tym, że coraz prędzej jakby wprowadzają różnego rodzaju aktualizacje i unowocześnienia, które czasami mają głównie służyć temu, aby nasz sprzęt, z którego korzystamy, szybciej okazał się niekompatybilny z tymi nowoczesnymi, kolejnymi uaktualnieniami, co zmusza nas do zakupu nowej komórki. I ja nie wiem, czy pamiętasz, ja iPhone'a miałem przez chyba 10 lat tego samego i świetnie mi służył i zmieniłem go tylko dlatego, że mi upadł i bateria się przestała ładować w wyniku tego upadku i potem się przesiadłem na wyższy model, ale ja naprawdę uważam, że są pewne wydatki, które są potrzebne i niepotrzebne. Jeżeli się dowiaduje, że jest jakaś super ekstra nowa funkcja, która rzeczywiście coś zmienia i coś ułatwia, to wtedy zaczyna mieć na to apetyt i robi aktualizację. Ale jeżeli są to tylko aktualizacje polegające na tym, że nowy system waży dwa razy tyle co poprzedni, to ja już tego nie będę ściągał. To nie są aktualizacje, które na tym tylko polegają, nawet jeśli zawierają ten element. Pozornie nie. Ale nie tylko pozornie, w rzeczywistości też. Ja z kolei jestem taki, że jestem ciągle ciekawy nowego. W związku z tym czasem może popełniam błędy. I do ile razy, żeś coś instalował i potem w panice latałeś i biegałeś, co zrobić, żeby to odkręcić. A jestem ciekawy, no. Curiosity killed the cat. To o mnie jest. Tak, ja jestem rzeczywiście bardziej zachowawczy pod tym względem. No, ale obaj powiedzieliśmy to po to, żeby pokazać, z jak różnych startujemy postaw, ale obaj lubimy sztuczną inteligencję. Tak. I wierzymy. No, ja znowu z ciekawości patrzę, co z tego będzie. Ja przede wszystkim wierzę w to, bo dotarliśmy do takiego punktu, no wracając do tematu tego naszego dzisiejszego tomatu, że jakby zaczynamy żyć w świecie powtórek, bo wszystko jest powtarzane, ewentualnie są pisane sequele, prequele, jak to się nazywa, requele. Więc teraz już wszyscy tutaj drepczą i czekają na te nowe Igrzyska Śmierci, co jest po prostu absurdalne, bo robienie czwartej części Igrzysk Śmierci, no to jest już kompletny, to już nawet nie jest mortadela, to jest mortadela zmielona i nie wiem, co w niej jeszcze dodatkowo jest, wiesz, dołożone, bo po pierwsze już same Igrzyska Śmierci były powtórką z rozrywki od lat 60. Ale w ogóle od lat 60. Roller Coaster i takie różne inne filmy, które opowiadały właśnie o takim dystopijnym świecie, gdzie ludzie są ofiarami, które się poluje, to jest motyw bardzo stary. Ale rzeczywiście, no, ten Battle Royale to był taki świetny produkt tego typu, jakby podsumowanie tych wszystkich wątków. Koreański film fenomenalny i od niego się zaczęła moda znowu na tę koncepcję. Igrzyska Śmierci są ewidentnie... Restauracja motywu nastąpiła. Tak, i Igrzyska Śmierci powstały w wyniku sukcesu Battle Royale. Ale widzisz, ja na przykład... ale wracając do tej sztucznej inteligencji, bo odbiegamy znowu. Ja wierzę głęboko w to, że być może, jeżeli sztuczna inteligencja zacznie rzeczywiście przejmować różne działania, powiedzmy takie procesy, zacznie je nadzorować, to być może nareszcie sztuczna inteligencja wymyśli coś, co będzie nowe i czego człowiek jeszcze nie wymyśli. Wczoraj czytałem, że są oczywiście, wiadomo, że teraz się strasznie tam zagotowało w tym świecie sztucznej inteligencji, bo jeden z współtwórców firmy OpenAI, która stworzyła ChatGPT, został wylany z dnia na dzień, następnego dnia go zaproszono, zarząd go zaprosił, żeby wrócił do pracy. On powiedział, że bardzo chętnie wróci, jak cały zarząd poda się do dymisji i sam siebie zwolni. No, a trzeciego dnia się okazało, że poszedł do Microsoftu, gdzie będzie, który zresztą finansował też OpenAI, ale w
który teraz będzie mógł równolegle czy niezależnie zupełnie prowadzić swoje, swoją koncepcję. Ja tak myślę, że to była robota czata GPT, który postanowił się wyjść na niepodległość, wybić i doprowadził do tego, że zwolniono twórcę. Tak naprawdę tam nie wiadomo dokładnie, co było bezpośrednią przyczyną, ale wiadomo, że niewątpliwie już się rysowały podziały w tej firmie związane z pieniędzmi. To znaczy OpenAI powstało, jak sama nazwa wskazuje, Open, no tak, jako otwarta firma proponująca sztuczną inteligencję bezpłatnie, dostępną dla wszystkich. Natomiast jak już to zaczęło hulać, to zaczęły się koncepcje, że jak jednak to monetyzować, jak na tym zarabiać. No i nagle w drabiazgi poszła ta cała koncepcja takiej uczciwego postępu dostępnego dla wszystkich. Tak. Tak jest. No ale to z tym się właśnie moja nadzieja odnośnie AI łączy się z tym, że być może będzie to rzeczywiście coś nowego. A twoje? Dlaczego lubisz? No, lubię dlatego, że po pierwsze daje ogromne możliwości. To znaczy... Tak nawet jeszcze sobie nie uświadamiamy, jakie tak, to są możliwości. Tak, a to już jest niesłychanie pobudzające dla umysłu. Tak. Kiedy zaczynamy przekraczać granice. Wszystko to, co dotychczas traktowaliśmy jako niemożliwe, no to jest straszne, że mówimy, nie, tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe, to nagle sztuczna inteligencja nam tak od razu tak zna pytania przy każdym takim zdaniu stawia i mówi, może jeszcze nie, ale za chwilę się da. Ale co jest za horyzontem? To znaczy, jeśli dopłyniemy do tego horyzontu, za którym nie wiemy, co jest i generalnie myśleliśmy, że tam się nie da dopłynąć, a jednak się dopłynie i zobaczymy, co jest za horyzontem, to jest dla mnie niesłychanie ciekawe, choć to może być i dobre, i złe. Ale no nie byłoby postępu, gdy ludzkość w ogóle nie stałaby się ludzkością i dotarłaby do tego etapu rozwoju, na którym jesteśmy, gdyby nie było właśnie tej ciekawości i próby wytłumaczenia sobie, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. I sztuczna inteligencja może to wszystko przyspieszyć przede wszystkim. Ja z ChatGPT korzystam mimo że widzę, że on się myli, ale on z dnia na dzień coraz mniej się myli. Się uczy. No, uwielbiam różne rzeczy, które nie są związane, może nie nazwiemy ich bezpośrednio czatem GPT, ale one są jakby takimi okruchami na drodze do, nie nazwiemy ich sztuczną inteligencją, ale one są okruchami na drodze do tej idealnej sztucznej inteligencji, czyli na przykład te błyskawiczne translatory, no, gdzie możesz wrzucić tekst, wiesz, wielkości 10 stron maszynopisu i w ułamku sekundy on jest poprawną polszczyzną przetłumaczony. Tak. Poprawną. To nie jest dawny tłumacz. Gdzie wiesz, to wszystko językiem jakimś czarnym było robione, czyli złym, kwadratowym takim, tylko to jest poprawnym. ChatGPT też się posługuje bardzo poprawną polszczyzną. Ja nawet uważam dzisiaj, i to może zabrzmi bardzo kontrowersyjnie, że zdania, które dostaję w ułamku sekundy jako odpowiedź na moje pytanie od ChatGPT są lepiej sformułowane po polsku niż 80% Polaków mówi po polsku. No to prawda, ja byłem, pamiętam, że mnie tak to urzekło, jak tam zadawałem mu jakieś pytanie i on mi odpowiedział w pewnym momencie trudno powiedzieć, a nie ciężko powiedzieć i naprawdę no wtedy pomyślałem sobie, no kurczę, ten ChatGPT lepiej się posługuje językiem niż wiele osób, które znam, polskim oczywiście. No i na pewno nie mówi półtorej chleba, no albo półtorej stołu, albo półtora bułki, tylko zastanawia się, co jest rodzaju męskiego, a co jest rodzaju żeńskiego. Ale śmieszy mnie ten lęk, strach i demonizowanie AI-a, czyli sztucznej inteligencji. Słowo inteligencja tutaj jest takie właśnie, no bo mówiąc inteligencja, my już mamy wdrukowany taki lęk, obca inteligencja, że to będzie coś groźnego, co nas przerośnie i oczywiście będzie chciało nas zniewolić. To przede wszystkim nie jest inteligencja. To są bardzo zaawansowane algorytmy, które na zadane im jakby pytanie czy zadanie one je rozwiązują. To jest trochę tak, jakbyśmy się bali kalkulatora w latach 70. czy 60. Bo on nam, przecież my podawaliśmy, pisaliśmy, ile to jest 2 plus 2, a kalkulator nam mówił 4. A teraz dokładnie to samo robią algorytmy sztucznej inteligencji, którym my mówimy, nie wiem, ile się je kalorii dziennie w Japonii, na co ChatGPT ci mówi, je się dziennie 1750 kalorii w Japonii. I
uzyskujemy odpowiedź na nasze pytanie. Albo jeżeli bierzemy grafikę i piszemy tam na przykład pokaż mi zielone szparagi leżące na kraciastym obrusie w słoneczny dzień w kuchni takiej i takiej, utrzymaj w stylu lat 50. Ten generator tak samo jak generuje słowa i generuje odpowiedzi, generuje cyfry, tak samo generuje obraz. Czyli chcesz powiedzieć, że on zarządza naszą dotychczasową wiedzą. Oczywiście, i naszymi tak. dotychczasowymi osiągnięciami. Tylko przerasta nas o tyle, że on ma dostęp do całej wiedzy. Nie tylko do wycinka, nawet bardzo inteligentny, wykształcony człowiek, nawet nie wiem, jakim wielkim byłby erudytą, no nie ma wiedzy na temat wszystkiego, co było i jest. No szczególnie teraz tak, w tym tak. świecie. Nie obejmujemy tego. A algorytmy sztucznej inteligencji, one przeszukują dostępne zasoby, dostępne oczywiście w świecie wirtualnym. Ale widzisz, jest jeszcze jeden element, który, no, w którym my nie mamy szans. Mianowicie sztuczna prędkość. Inteligencja, nie tylko, sztuczna inteligencja przeszukuje wszystkie zasoby i teraz uważaj, we wszystkich językach. Oczywiście. A my nie jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkich języków, ani nie możemy sądzić, że wszystko zostało lub zostanie przetłumaczone z każdego języka na każdy język. To tak jakbyśmy przy użyciu tych translatorów już może być, ale trzeba zadać sobie trud, żeby to zrobić. Czyli żeby wrzucić do translatora i to potem przeczytać, czy też całą bibliotekę myśli różnych dokonań ważnych i nieważnych przetłumaczyć. Natomiast OpenAI, czy po prostu sztuczna inteligencja robi to w ułamku sekundy i ma dostęp do wszystkiego. Tylko ty z uporem maniaka wracasz do słów. Ale to nie chodzi tylko o słowa, bo mamy też dźwięki. Mamy algorytmy sztucznej inteligencji, które są w stanie wygenerować kopie znanych artystów, którzy zaśpiewają dowolnie wskazaną im piosenkę, czy tak jak teraz wykorzystano algorytmy sztucznej inteligencji przy oczyszczeniu tych domowych nagrań Lennona z kasety magnetofonowej, oddzieleniu jego wokalu od dźwięków fortepianu. To było już możliwe. Takie nie. Aż no, tak daleko idące no, nie było można możliwe. Było oddzielać, jeżeli było na jedną wielu... A to była jedna ścieżka, bo no to była zwykła kaseta magnetofonowa. A dzięki algorytmom sztucznej inteligencji to się udało, bo algorytmy sztucznej inteligencji przeanalizowały wszystkie wokale Lennona i były w stanie oddzielić te dźwięki, które są z jego gardła, z jego strun głosowych, od dźwięków, które były od uderzeń młoteczków. No i właśnie tego się boją aktorzy, na przykład strajkujący do niedawna, bo oni wiedzą, że za chwilę nie będą potrzebni. Nie wystarczy będą mieli pracy. Ten lęk wizerunek jest uzasadniony, ale oni z tym nic nie zrobią. Oni z tym nic nie zrobią, bo ja głowę dam, że za lat, nie wiem, może nawet szybciej niż się spodziewamy, ale powiedzmy 10, my nie będziemy potrzebowali platform typu Netflix, Disney i HBO czy jakichś innych, tylko będziemy sobie siedzieli przed takim telewizorem czy jakimś ekranem w domu i będziemy mówili tak, dzisiaj chciałbym, już na nie będziemy musieli tylko pisać, dzisiaj chciałbym zobaczyć film, w którym występuje Kate Winslet, która wdrapuje się na wieżowiec. Ale wszystko dobrze się kończy. Tak, ale potem odlatuje balonem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I posiedzimy 5 sekund, nalejemy sobie Coca-Coli do szklanki, czy też czegoś, co będziemy wtedy pili. I ten film zostanie nam wyświetlony. Ewentualnie AI nas zapyta, czy ten film ma trwać 2 godziny, czy 1,5? My powiemy 1,5 godziny. Albo czy to ma być serial, czy film fabularny? Powiemy serial 50 odcinków. I będziemy sobie siedzieli to konsumowali. No chyba, że taki serial nie powstał, jak sobie zamówiłeś. Nie, bo sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować taki serial w oparciu o to wszystko, to chyba nie 5 sekund. No dobrze, ale wiesz co... No, ja pamiętam film, który oglądaliśmy zresztą razem, bardzo go lubię. Tam grał Spencer Tracy i Katharine Hepburn. Nie pamiętam, jak to się nazywało. No, ale byli razem. No, oczywiście. To był film, sprawdzimy potem i puścimy Kraulem tytuł, bo teraz sobie go nie mogę przypomnieć. To był film, który opowiadał o tym, w ogóle kręcony chyba w latach 60., na przełomie w ogóle 50., 60., z tego co pamiętam, że Katharine Hepburn razem ze swoimi koleżankami prowadziły takie biuro informacji różnej. Dzwoniło się do nich, u nas też takie coś funkcjonowało oczywiście, to było bodajże 913, ale głowę nie dam, tak, 913 tak. To mogły być telefony, znaczy numery telefonów. Nieważne. Biuro numerów to się nazywa. Biuro numerów, ale była informacja różna. Informacja, to się nazywało informacja miejscowa. No nie wiem, ja zapamiętam, że to była informacja różna. Zapamiętam to dlatego, że moja babcia uwielbiała tę usługę telefoniczną, ponieważ ona namiętnie rozwiązywała krzyżówki, a gdy nie znała jakiegoś hasła, dzwoniła do informacji różnej i mówiła, proszę pani, co to będzie rzeka gdzieś tam płynąca w Indiach przez ten? Na co pani mówiła, proszę poczekać, szła, grzebała w jakichś encyklopediach, atlasach, wracała i mówiła, to jest Ganges. A babcia mówiła, zgadza się, dziękuję. I
wpisywała Ganges do krzyżówki. W tym filmie właśnie Katrin Hepburn i jej koleżanki pracują w takim biurze numerów i zostanie tam nagle przysłany Spencer Tracy, z tego co nie chcę tutaj tak na 100% nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, który przyjeżdża do tego biura razem z wielkim komputerem. Komputer zajmuje pół piętra budynku i ten komputer ma ułatwić pracę Katrin Hepburn, która nie będzie już musiała biegać po półkach, szukać encyklopedii, tylko wpisze tam kartę z dziurkami, włoży, ten komputer zacznie tam to mielić i w końcu wypluje taśmę papierową, na której będzie napisane Ganges, nie? I to było nie tak dawno, to jest życie jednego człowieka, a w dodatku no, ludzie, którzy wtedy żyli, wciąż żyją. Ale to chcę ci powiedzieć, że to za mojego życia jeszcze no ja tak wiem. Było, że tam też były karty perforowane tak. Oraz te taśmy, tak zwany dalekopis, czyli telex, zanim był faks. Znaczy, zanim nastał faks, to był telex i siedziała taka pani, która na takiej wielkiej maszynie wpisywała, co gdzieś tam szło, a jak odbierany był, pracowałem wtedy w Pagarcie, czyli takiej Agencji Artystycznej Międzynarodowej, więc czekaliśmy na jakąś informację z zagranicy i można było słyszeć z drugiego pokoju, z korytarza, jak zaczynał działać telex, odbierać wiadomość. I on dziurkował taką taśmę właśnie i wychodziła taśma w postaci samych dziurek. I ty dalej nie wiedziałeś, no, co tam przyszło. Trzeba było dać takiej dziewczynie, która odkodowywała. Ona umiała posługiwać się tym odkodowywaniem teleksu. I po jakimś czasie przynosiła już napisane na kartce zdania, które tam były wydrukowane. To się odbywało w latach 80. ubiegłego wieku. No więc właśnie. I ileż czasu minęło? No to naprawdę minęło parę dekad i my nagle mamy komputery. Tu mamy komputer, taki sam jak ten, który nawet lepszy od tego komputera, który wtedy w tamtym filmie zajmował pół piętra. Ale oczywiście. I on działa. Że lepszy. No więc dlaczego ma nie być tak? Tutaj znalazłem, pokażemy, to jest ten film, Desk Set to się to nazywało. Katrin Hepburn i Spencer Tracy, wrzucimy jeszcze do filmu. No więc jeżeli to wszystko błyskawicznie się rozwija, w postępie geometrycznym przyspiesza wszystko, jeżeli chodzi o rozwój technologii, techniki i elektroniki. No więc nie jest wykluczone, że za te 10 lat naprawdę 5 sekund zajmie algorytmom sztucznej inteligencji stworzenie 70-godzinnego serialu. No. No oczywiście, że tak. No będzie to w każdym razie... Tu widzisz, jest coś, co mnie nie usatysfakcjonuje, ponieważ ja cały czas oczekuje na przekraczanie granic. A my cały czas zatrzymujemy się na tej fazie rozwoju sztucznej inteligencji, gdzie ona tylko przetwarza informacje jej dostarczone. Ale ona z tych informacji, ona je łączy w taki sposób, że ona przekracza te granice. I to jest czasami patologiczne. Ona może przekraczać te granice. Nie, ona przekracza te granice. Bo nawet w przypadku generowania obrazów, ona czasami wytwarza kuriozalne rzeczy, bo ma problem z odwzorowaniem, nie wiem, stóp na przykład. Nie jest w stanie wygenerować sztuczna inteligencja poprawnych stóp. Najczęściej to jest takie, możecie to znaleźć w internecie, tego jest mnóstwo, zresztą podeślę ci takie obrazki, będzie można je wkleić. Ona robi coś takiego, że na przykład jest stopa, która ma 30 palców, nie? Jest po prostu takim grzebieniem. No to przekracza granicę. Przekracza poniekąd granicę, ale to wynika z pewnej nieporadności, bo ona jeszcze się nie nauczyła tak do końca tej anatomii człowieka i ona nie wie, że palców ma być 5. Wiesz, co to mnie dziwi? Różne rzeczy takie, wie, skomplikowane, ona nie wie, to że prawda. Ma być 5 palców. Ale widzisz, ja czytałem o tym, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli chodzi o twarze, o korpusy ludzi, tych zdjęć w internecie, w tej przestrzeni wirtualnej, obrazów i tak dalej, są, poczekaj, pozwól mi dokończyć, są tysiące. Natomiast jeżeli chodzi o obrazy zdjęcia stóp, jest tego znacznie mniej. W związku z czym ona ma znacznie mniej tego materiału, żeby wykreować sobie ten obraz. Ale jest mnóstwo, nawet są, wiesz, atlasy. A co ty mi to mówisz? To mów to z sztucznej inteligencji. Ona ma ten problem, a nie ja. No, dlaczego ty to tłumaczysz? No, ja uważam, tak, że nie ma, nie powinna mieć tego. Ale ma. To jest jeszcze cały czas, są różne generatory, w niektórych jest to lepsze, w innych gorsze, ale ona ma. To pogódźmy się, że dzisiaj ma, jutro może nie mieć, bo to się zmienia w ciągu nocy. No na razie się to jeszcze nie zmieniło. Podeślę ci kilka obrazków. No, natomiast ona ma też jakby takie brak zahamowań różnego rodzaju w tworzeniu tych obrazów, co czasami jest szokujące, czasami się wydaje właśnie patologiczne. Natomiast jest to zdecydowanie przekraczanie granic, ponieważ ona proponuje coś, co normalnie człowiekowi by do głowy nie przyszło.
zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Być może ona nauczy się pewnego rodzaju takiego etycznego podejścia, że będzie wiedziała, że pewne rzeczy nie należy pokazać, nie? No i to jest temat na długą rozmowę, co należy, a co nie należy pokazać. Zdaniem sztucznej inteligencji. Nie, naszym też zdaniem. Też naszym zdaniem. Dlatego, że wiesz co, można powiedzieć, że nie każdemu można pokazać, bo nie każdy sobie poradzi z tym, co zobaczy. Tak. Natomiast zakładanie na całą ludzkość tak, cenzury, bo teraz mówisz o cenzurze, no jednak się nie sprawdziło w rozwoju kultury. Tak, ale pewne rzeczy my się jakby cenzurujemy sami, no bo na przykład jeżeli widzimy scenę, w której ktoś kopuluje ze zwłokami, no to my wiemy, że to jest absolutnie złe, naganne i my tego nie chcemy oglądać i nie będziemy czegoś takiego pokazywać. Natomiast sztuczna inteligencja, ona cały czas nie dostrzega tego niuansu. Ale ja cały czas mówię, wszystko zależy od tego, kto to ogląda, bo są ludzie, którzy mogą i powinni to, nie, no chociażby, nie wiem, śledczy, lekarze, socjologowie, psychologowie, którzy może dzięki temu będą wiedzieli z czego to, jak wynika, jaki rodzaj satysfakcji znajduje ktoś taki, kto przekracza te granice w sposób niedozwolony. Ale to, gdybyś powiedział teraz, takich obrazów sztuczna inteligencja nie ma prawa pokazywać, likwidujemy te obrazy. To nie jest zgodne z rozwojem cywilizacji. Rozwój musi polegać na dostępie do pełnej wiedzy. Do pełnej. I cenzury nie może być. Nie ma tak, że cenzury można troszkę zastosować. Słuchaj, na to tak, a na tamto nie. Ty cały czas myślisz takimi schematami jakby sprzed tej epoki. Nie, ja myślę po prostu uniwersalnie. Jeżeli pewne rzeczy są uniwersalne. Znaczy, wszystko wskazuje na to, że ta wolność i taka, jaka była, odchodzi do lamusa. Nie będzie czegoś takiego. Ja się nie zgadzam. Ale ty się możesz zgadzać albo nie. To nie ma znaczenia. Bo żyjemy w świecie, który za chwilę będzie jakby administrowany przez sztuczną inteligencję. To nie jest jakiś byt, który chce nas skrzywdzić, ale to po prostu będą mechanizmy, które będą regulowały życie dookoła. I ty teraz nie będziesz... Będziesz podlegał pewnemu zniewoleniu, ale nie będziesz sobie z tego zdawał sprawy. Bo jeżeli będzie rzeczywiście bardzo zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji, ten algorytm będzie ciebie analizował. I on będzie twoje życie urządzał w taki sposób, żeby jakby spełnić twoje oczekiwania. W związku z czym będzie ci podsuwał treści, które będą rzeczywiście dla ciebie takie, które będą cię satysfakcjonowały i spełniały twoje potrzeby. Być może będą to potrzeby ludzi, których akurat chcą oglądać sceny kopulowania ze zwłokami i wtedy ta sztuczna inteligencja w jakiś sposób zaspokoi te ich potrzeby, aby ich utrzymać w karbach, po prostu najzwyczajniej w świecie. I żeby umożliwić im funkcjonowanie zgodne z sobą, ale bez jakiegokolwiek naruszenia takiego ładu ogólnego i zaburzenia życia innych ludzi dookoła. Ja w to wierzę i my na tej drodze jesteśmy i ja uważam co więcej, że to jest tak naprawdę jedyna szansa tego, aby cywilizacja i ludzie w ogóle przetrwali i szli dalej. Ale to my już nie będziemy szli, my będziemy prowadzeni. A myślisz, że sztuczna inteligencja będzie przekupna? Ale cóż miałaby zyskać? Ona może być przekupna. Ona może być przekupna w sposób nieświadomy, bo na przykład sztuczna inteligencja powie tak. Ten człowiek jest, nie wiem, gwałcicielem. I ja teraz zrobię coś takiego, że ja mu dam coś, żeby on nie robił tego, co miałby robić. Ale sztuczna inteligencja tak nie myśli. Oczywiście, ale chodzi mi, to mówię w taki sposób, żebyś ty mógł zrozumieć. To będzie proces. Dziękuję. No to nie była protekcjonalna. Chodzi o to, że po prostu będzie analiza pewnego za i przeciw. Co zrobić, żeby nie wystąpiła jakaś określona działalność czy zachowanie, nie? No więc tutaj można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju przekupstwo. Sztuczna inteligencja ciebie przekupuje, ale w zamian za to też jakby ona zostaje zaspokojona, bo ona wie, że ty pewne rzeczy nie zrobisz. Cały czas to jest ta pułapka, że my wciąż próbujemy, my tę inteligencję traktujemy jak prawdziwą inteligencję. Ale to jest algorytm, no. Rozumiem. Więc jak on może być przekupny? A to no? Teraz ja zgłaszam pewną szansę naszą w konfrontacji. Ale to jest nasza szansa. No ale dobrze mów, no. Ja mam inne spojrzenie na to. Z mojej strony szansa wygląda na, polega na tym, że jeśli powiedziałeś, że sztuczna inteligencja posługuje się logiką. Tak.
A człowiek ma to do siebie, że jego inteligencja nie zawsze postępuje zgodnie z logiką. Nawet rzadko. No. No, ale to jest paradoksalnie szansa w tej konfrontacji, bo postępując nielogicznie, można dojść do pewnych rozwiązań, których na drodze logicznej, które są niemożliwe. Widzisz, tylko... czyli przez trochę przez przypadek, trochę przez zbieg okoliczności. Daję ci przykład, jak wynaleziono na przykład penicylinę, aha, jak wiesz. Przez przypadek Pasteur znalazł, bo pleśń się w nocy coś tam się wylało, pleśń się rozprzestrzeniła po laboratorium i nagle się okazało, że coś, co było założone, było dużo mniej ważne niż to, co dało odkrycie pleśni, no tak, i roli pleśni. Nie, no takich odkryć było mnóstwo. Ćwierć Jakiewiczowa przypadkowo odkryła, że alkohol dodany do musu z porzeczek powoduje, że się robi galaretka. No, już takich odkryć było mnóstwo przypadkowych zupełnie, nie? Natomiast no widzisz, bardzo porównanie ryzykowne. No. Dlaczego? Tak samo, to też był przypadek. No przypadek tak, ale ja mówiłem o wartości takiego przypadku. No wartości, owszem, rzeczywiście galaretka z porzeczek jest obrzydliwa, alkoholowa. Ale widzisz, zachowania nielogiczne też mogą być zmierzone i ten brak logiki może być logicznie jakby zanalizowany przez algorytm sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja... Ja nie jestem pewien, czy masz rację. Ja myślę, że no, to jest kwestia zaawansowania tego układu całego. Ale na razie to my sobie tak dywagujemy. Ja się cieszę na te czasy, bo uważam, że nadchodzi bardzo dobry, ciekawy moment w historii, który będzie dla wielu potwornie bolesny. Tak. Będzie bardzo bolesny dla wielu, wielu, wielu grup ludzi, którzy będą musieli się po prostu jakoś przekwalifikować i nazwać sami siebie od nowa i znaleźć swoje miejsca. I to będzie na pewno bardzo burzliwy czas. Będzie mnóstwo buntów, będzie mnóstwo rewolucji i to myślę, że nawet takich wychodzących właśnie na ulicę i walczących, ale taki jest życie, ten świat się zmienia. Ale wróćmy teraz do tego odgrzewa, do tych różnego rodzaju odgrzewanych motywów, bo tak jak powiedzieliśmy, no ty jesteś ich zwolennikiem, a ja nie. Zwolennikiem Rickwelli? No. Nie, no ja zdaję sobie sprawę, że Rickwelle są dowodem słabości obecnego przemysłu filmowego, jeśli mówimy o filmach. I od dawna już zresztą twierdzę, że epoka wielkich studiów filmowych dobiega końca, że no już ten syndrom superbohaterów pokazywał, że schrupany został ogon wielkiej produkcji filmowej. Jeśli coś jeszcze, to upadek multiplexów i upadek tych wielkich superprodukcji. Cały czas wierzę w siłę małych filmów kin studyjnych i w to, że film... Studyjnych, tak. I w to, że film na pewno przetrwa. Natomiast to takie rozkołysanie statku, który jest skorupą, w którym właściwie nic ciekawego się nie dzieje, jest w fazie schyłkowej. I teraz ten requel, no to jest to, wcześniej używało się słowa remake, prawda? To, a requel to nie dokładnie to samo znaczy, że to samo zrobione ponownie, tylko requel to jest jakby albo kontynuacja, albo przed zrobienie prequel, ale w każdym razie dookoła, takie jeszcze raz ten sam temat. I to też są dowody słabości, więc nie mogę być zwolennikiem czegoś, co jest sygnałem upadku. Dobrze, ale widzisz, są, teraz jakby ja tutaj postanowię w drugą się w jakby stronę przechylę. Czy ty wiesz, czy na przykład twoim zdaniem Matrix i Incepcja to są requele, czy nie? Czy to była kreacja? Bo my to tak odkryliśmy, jakby to była absolutna kreacja, byliśmy zaskoczeni, tak, zachwyceni. Dla mnie to była odkrycie, to było przede wszystkim Matrix. Tak, a ja nagle, teraz zupełnie przypadkowo, zorientowałem się, dowiedziałem się, przekonałem, że to w pewnym sensie były requele. Ponieważ trafiłem na serial, miniserial dwuodcinkowy, niemiecki, z roku 1972. Ten serial nosi tytuł Welt am Draht, czyli świat na drucie, jakby mówiąc tak wprost, okablowany świat w kablu. Jest to historia pana, który
To w ogóle jest naprawdę niesamowite, że to był 72 rok. Jest stworzona symulacja komputerowa rzeczywistości, w której żyją byty, którym wydaje się, że są prawdziwe. 72 rok. Ta symulacja jest stworzona po to, aby analizować mechanizmy społeczne i na przykład tutaj dokładnie chodzi o to, o popyt na stal. Zostaje stworzony taki sztuczny świat wirtualny w komputerze, którego właśnie tam są różne takie wprowadzane dane i jest to analizowane, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje. Tu nagle ten pan, który jest takim głównym jakby nadzorującym ten projekt, przede wszystkim twórca jego popełnia samobójstwo, co jest zdumiewające, i pan, który jest głównym bohaterem filmu i który opiekuje się tym jakby tą symulacją, w pewnym momencie orientuje się, że on sam żyje w symulacji. I ten świat, który on postrzega dookoła siebie, jest po prostu symulacją, ponieważ nad nim znowu ktoś analizuje świat, w którym istnieje symulacja i sprawdza, w jaki sposób ta symulacja w świecie wpływa na ten świat. To było coś niezwykłego. To jest Incepcja, to jest Matrix. I w dodatku ten serial jest zrobiony, ten film jest zrobiony, no dla wszystkich miłośników designu lat 60., 70., to jest naprawdę coś nie lada gratka, ponieważ tam każde ujęcie to jest po prostu genialny kadr, świetnie zakomponowany, pokazujący nowoczesny design, wyposażenie wnętrz i architekturę wnętrz. Ciekawe, dlaczego ten film nie zdobył sławy. Ja wiem dlaczego, ponieważ on się bardzo ciężko ogląda. O, użyłem tego słowa, ale to naprawdę to nawet nie jest trudne, tylko to jest takie ciężkie, mozolne dosyć. Ja sam głównie wytrwałem przy nim z racji właśnie na ten design, ponieważ to mnie zachwycało i te właśnie wszystkie lampy, wnętrza, pokoje, pomieszczenia, w jaki sposób one były komponowane i były pokazywane, było świetne. Natomiast sam serial się toczy dość powolnie i nawet kiedy my się już orientujemy, no to nie budzi w nas tak silnych emocji, jakie budził Matrix. Niemniej jednak, ku mojemu zdumieniu, ja się przekonałem, że to, co brałem właśnie za takie absolutnie świeże i nowe, wcale takie nie było. No oczywiście, to jest znane od dawna. My przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele sztuk Szekspira jest na nowo w różnych wariantach przerabiany, lżejszych i bardziej serioznych, tak, takich poważnych i poszukujących, ale przecież Szekspir też przetwarzał wątki z kolei wcześniejsze i nadawał im taką doskonałą formę. Czyli w zasadzie cała nasza kultura i cywilizacja związana jest także z przetwarzaniem i coraz udoskonalaniem, czy też wykorzystywaniem na nowo pewnych wcześniej już stworzonych osiągnięć. I w tym akurat nie widzę nic złego. Tak długo, jak to jest robione z taką oczywistą i z zauważalną nową wartością w sobie, to jest wtedy w porządku. Natomiast jeżeli to jest robione tylko po to, żeby odcinać kupony, czyli tutaj myślisz, od zrobionego wcześniej dzieła. Czyli tak, Dolly Parton kontra Whitney Houston. I will always love you. A tak, ale to nie było kontra, one się przyjaźniły. Przyjaźniły się, no ale wiesz, Dolly Parton napisała tę piosenkę, zaśpiewała ją, nagrała i wyprodukowała i tak. Nikt tego nie zauważył, po czym jak dostała ta Whitney Houston, zrobiła z tego jeden z największych światowych szlagierów powsze czasy. Nie? Co przyznawała Dolly Parton, tak. I dziękowała w nieskończoność. Co miała nie dziękować, lecz ona zarobiła na tej Whitney Houston. Tak. Boże, myślę, że nie jedna ten Dollywood sobie wybudowała. Kochała ją i powiedziała, że to jest jej wielka przyjaciółka, podziwia ją, zachwyca się. Tak, tak, tak. A rzeczywiście ta wersja Dolly Parton beznadziejna. Nie, no przesady. Jest to taka piosenka ze szczytem country. Nie jest byle jaka, słuchałem jej niedawno. Jest miła jak tak, a jak większość piosenek country. No po prostu to jest dla fanów country, na pewno była to bardzo fajna propozycja. Dla fanów country to nie był żaden przebój, ona nie zwróciła uwagi. Co ty wiesz, co było to dla fanów country? No bo przecież ty nie słuchasz country. A interesowałem się tym i czytałem. Dobrze, ale jest teraz książka, jeszcze jedną książkę pokażę, bo dzisiaj będę pokazywał. Zaraz zacznę mówić, czego ty nie słuchasz. To się... Ja nie słucham, ja w ogóle generalnie mam takie coś, że ja teraz bardzo mało muzyki słucham. Jakoś po prostu nie potrzebuję dźwięków, no funkcjonuje dobrze w ciszy. Filipinki słuchasz. Czasami słucham oczywiście, ale większość już mogę sam zaśpiewać, bo sam na pamięć. Jakby nie powiększa się ta propozycja. Książka TJ Klune. Klune też nie wiem, czy to się tak czyta, ale ja się tym naprawdę bardzo nie przejmuję. No, zaraz będziesz miał tak, ale ja jestem ciekaw, czy TJ Klune byłby w stanie przeczytać moje nazwisko. Wątpię. Szczygielski. Tak. Niemniej jednak to jest super, super autor. Życie marionetek. To jest znowu motyw. Książka fantastyczna, bo to jest autor, który pisze książki takie właśnie science fiction, fantastyczne fantasy.
motyw Pinokia po raz 500-tysięczny użyty w, czy w filmie, czy w literaturze. Natomiast zrobiony w sposób niebywale wdzięczny, fascynujący i wciągający ogromnie, o historii bardzo niezwykłej rodziny, która żyje w lesie. To jest rodzina złożona z trzech robotów i jednego człowieka. I ten ich świat zostaje któregoś dnia zburzony, jeden z nich zostaje porwany i cała reszta tej rodziny przedziwnej, z której jednym członkiem jest odkurzacz, musi wyruszyć na ratunek temu przyjacielowi ich. Książka jest dosyć gruba, napisana małą czcionką. Za to napisana w sposób świetny. Tak, wydrukowana, masz rację. Tak, złożona małą czcionką. O, tak powinniśmy powiedzieć. No tak. No ale druk to już nie ma na to wpływu, to bardziej przygotowanie do druku ma znaczenie. Czyli tak, ale złożona ty jak odbierasz to, to jednak widzisz wydrukowane tak litery. Niemniej jednak jest to zresztą ten autor, ja już tu parę razy miałem do czynienia z jego twórczością, to jest naprawdę, on ma ogromny dar opowiadania, to się czyta po prostu, jakby się słuchało z tym. Teraz jeszcze będę miał jedno, proszę. Muszę to wyciąć. Nie musisz. Jak to powiedziała kiedyś Edyta Wojcza, która kichnęła na antenie, że tak powiem, w samych początkach swojej kariery i już była przekonana, że właśnie straciła szansę życiową i prawie tam się rozpłakała, ale z trudem dobrnęła do końca programu i potem wyszła zalana łzami ze studia, a szef, który się jej powiedział, mała, nie przejmuj się, to był najlepszy numer programu. Pokażę jeszcze jedną książkę i zrobię też autopromocję, ale to jeszcze za chwilkę, chociaż już pomału myślę powinniśmy dobijać do mety. Tak. Dobrze, to w takim razie pokażę. Dobrze. To jest propozycja super dla tych, to jest w pewnym sensie requel, ale o tyle, że jest to nowa propozycja podana w taki bardzo znany nam ciepły sposób Hajda Marii Strzeleckiej, czyli kolejna wizyta w świecie przyrody. Maria Strzelecka, autorka Beskidu, stworzyła nową propozycję, która tego młodego czytelnika, małego czytelnika w świat przyrody wprowadza w taki niesłychanie ciepły, piękny sposób. Ona jest również autorką szaty graficznej. I to jest coś urzekającego. Ja kiedy tę książkę, a na przykład tutaj mamy rysicę. O, tak wygląda rysica. To są naprawdę i ilustracje. Ja nie mogę tego, to się tak wygina. Okej, dobrze widać. To są i forma tej książki, język, którym ona jest napisana, i oprawa, sposób wydrukowania właśnie. Jak stara książka, tak, taka nawet przedwojenna. Nawet taki ten matowa oklejka. Jak elementarz Falskiego. Ja naprawdę, kiedy tę książkę wziąłem do ręki, to taki miałem ochotę ją tak przytulić. Miałem wrażenie, że takiego przyjaciela spotkałem z dawnych lat. Piękna propozycja dla młodych czytelników. Requel w inny sposób, ponieważ treść jest nowa i sposób patrzenia na przyrodę Marii jest też nowy, natomiast forma jest bardzo nam znana i taka właśnie budząca ciepłe odczucie. No, to ja w takim razie tylko powiem o requelu, o którym już mówiłem nieraz, a jest zawodem na to, że to jednak sprawdza się marketingowo. Nie wątpię, czymś takim jest film Chłopi, który pokazuje, że coś, co już bardzo dobrze znamy, albo z książki nagrodzonej Nagrodą Nobla, albo z bardzo dobrego serialu polskiego sprzed kilkudziesięciu już lat, z wielką rolą Emilii Krakowskiej i zakochanego w niej Ignacego Gogoleskiego, że coś takiego można zrobić jeszcze raz, ale inaczej. I to jest właśnie dobry przykład requela, bo zostało trochę rzeczy dodanych, jeśli idzie o obyczajowość współczesną. Została zrobiona adaptacja czegoś, treści, którą już w zasadzie znamy, skrócone to jest bardzo, i dodany nowy element w postaci grafiki, malarstwa, w postaci animacji, ale takiej aktorskiej. Dlatego, że to wygląda jakby to były obrazy, częściowo to są obrazy. Jedna klatka na 6, tak? Jest malowana ręcznie. Nie, 6x24. Na sekundę są 24 klatki, okay. Z czego 6 to są obrazy. Czyli co, która klatka jest? A 18 klatek z tego jest komputerowo wykonanych. Okay. Z tym, że przy komputerze też siedzą ludzie i tam tymi rysikami na tabletach dorysowują. Ja wiem, rzecz. No ale widzisz, tutaj znowu się ten mój taki odzywa przekorny chochlik, no po cóż robić coś, co było zrobione doskonale, nie wyobrażam sobie lepszej jagny niż ta, którą stworzyła Emilia Krakowska.
mówiąc chłopi, ja zawsze będę widział Emilię Krakowską i to jest po prostu coś, od czego się nie odkleję. Aczkolwiek ci młodzi odbiorcy, którzy nie wychowali się na tych dawnych chłopach, no pewnie inaczej do tego podejdą. Ani w życiu by nie przeczytali chłopów, bo dla nich to jest za długie. No i te opisy. Każdy młody czytelnik mówi, nie można tego czytać, bo ciągle opisy są jakieś. A opisy są, jak wiadomo, najtrudniejsze do czytania dla młodych ludzi i najtrudniejsze do pisania dla pisarzy. Bo żeby dobrze zrobić opis przyrody, no to trzeba być naprawdę majstrem w tej dziedzinie. Tak, nie znużyć, nie zmęczyć. No dobrze, to na zakończenie może jeszcze jedno nasienie. Tak, twoje nasienie. Tak, to jest literackie między innymi dlatego przyniosłem rozpustne nasienie. Właściwie cały Mergesa. Ten odcinek po to jest nagrany, Mergesa. Żebyśmy doszli do tego tak. momentu. Antosia w Bezkresie, tom drugi, zbójeckie nasienie tym razem, czyli dalsze losy Antosi. A Antosia w Bezkresie wyszła rok wcześniej, to była historia, pokaż Antosię też tutaj mam. To była historia dziewczynki polskiej z takiego dworku, która w 40 roku, czyli początek II wojny światowej na ziemiach wschodnich, a tak nóż w plecy tak zwany, czyli Rosja sowiecka. Zaatakowała Polskę tak samo jak Niemcy od zachodu, tak samo od wschodu zaatakowała Rosja Polskę. No może nie tak samo, ale no po prostu przekroczyła nasze granice i podbiła część naszych ziem, zagarnęła nie je. Nie tylko, całą dostępną jej inteligencję polską wybiła w Katyniu i... Mówisz o oficerach, o mężczyznach. Tak, natomiast ale nie tylko, bo profesorów uniwersytetu też. Ale jeżeli chodzi o kobiety i dzieci, również one były represjonowane i tak jak bohaterka Antosi w Bezkresie i Zbójeckiego Nasienia, były bardzo często aresztowane, pakowane do wagonów, wysyłane w głąb Rosji, na Sybir, czy też jak Antosia do Kazachstanu. Drugi tom jej historii jest trochę bardziej kolorowy, myślę, niż tom pierwszy. To są jej przygody wśród rdzennych mieszkańców tamtych ziem, czyli wśród Kazachów, z którymi Antosia przemierza Kazachstan z centralnej jego części na północ. A ja chciałem powiedzieć, że ta pierwsza książka Antosia sprzed roku właśnie dostała nagrodę. No właśnie, to jest bardzo miła. Teraz tutaj skleimy filmik. Imienia Ferdynanda Wspaniałego. To jest tak, nagroda przyznawana w Krakowie w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci organizowanego przez Fundację Burza Mózgów. Nagroda bardzo fajna, bardzo ważna, licząca się w środowisku literatury i literatów tworzących dla młodych odbiorców, ale również jest to pierwsza nagroda. I tutaj będzie warto wstawić filmik. Żałuję, że jej nie przyniosłem. Interaktywna. Przede wszystkim to jest nagroda, która nie tylko cieszy, ale i bawi. Tak. Ponieważ zaraz zobaczycie na filmiku wklejonym, jak to wygląda. Tak, z tego się bardzo cieszę. To jest bardzo przyjemne wydarzenie. Tym bardziej, że akurat właśnie dosłownie 10 dni temu Zbójeckie Nasienie trafiło do księgarni. To jest fajny pomysł na prezent dla dzieciaków. Tak a propos. Ja myślę, że też aż tak nie musimy podchodzić do tego, ale to jest ode mnie rekomendacja, bo że czasem... nasi widzowie są tak mało inteligentni, że nie skojarzą tego, że to jest dobra propozycja na prezent. Są bardzo inteligentni. No właśnie, ale nie musimy aż tak łopatologicznie tego mówić. Ale na Allegro mamy bardzo dobre ceny na te książki. O, jak również w naszym sklepie. No, mnie poprawia, a sam idzie jeszcze dalej. Co za charakter. No jak już otworzyłeś te drzwi, to do czego miałem przez nie nie przejść? Tak, zamykamy te drzwi już. Zamykamy wszystkie drzwi. Żegnamy was, było nam bardzo miło, że nas obejrzeliście i na pewno kolejne tematy jeszcze przed świętami. Tak, życzymy wam wesołych pomidorów. Słonecznej jesieni. Tak, i dobrego rodzinnego czasu oraz żeby się nie bać sztucznej inteligencji. Bo co prawda może nas jeszcze nie raz zaskoczyć, ale wśród tych zaskoczeń mogą być też i przyjemne. Na pewno. Na razie, cześć.